Proszę się przedstawić. Nazywam się Gabriela Niciejewska. A co to jest tutaj, jakiś ubiór? Co to masz tutaj, jakiś ubiór? Trenuję kolarstwo górskie. Dzisiaj byłam na zawodach w Lidwikowicach Kłodzkich na bike maratonie. Zajęłam pierwsze miejsce, zresztą jak widać po medalu. No ale patrzeć, to tak można, tutaj dość to ciężkie jest. No trochę waży. I pierwsze miejsce w kategorii jakiej? W kategorii K1, a to rocznikowo no to 9,9. Ile kilometrów trzeba było pokonać, aby ten medal zdobyć? Trasa o długości 26 kilometrów, z czego od startu co najmniej 4 kilometry było typowo pod górę. Ostro pod górę w sumie, o tak bym powiedziała. Kto jest twoim trenerem? Pan Alfred Przemieniecki. Jak długo jeździsz już na tym rowerku pięknym? A na tym rowerku to od niedawna, bo niecały rok ten, bo sama musiałam sobie na niego uzbierać w sumie. A jeżdżę w klubie już jakoś od 3 lat. 3-4 lata jakoś tak będzie. To znaczy tak, szkołę łączysz ze sportem. Staram się. W roku szkolnym jest wiadomo ciężej, ale swój wolny czas to poświęcam na treningi, na zawody. Sprawia mi to po prostu przyjemność. Czy już się zakończył u ciebie sezon, czy jeszcze pojedziesz na jakieś zawody? Sezon się jeszcze nie zakończył, jeszcze mam jedną edycję bike maratonu w Świeradowie Zdroje i zamierzam tam wystartować. To chcesz być jak w życiu sportowcem? W sumie no, o tym nie myślałam, ale chyba to bardziej będę traktować jako hobby. Bo wyżyć może z tego sportu nie jest tak łatwo, a jakiś zawód zdobędziesz, to jest już ci lżej będzie. No tak, jest łatwiej wtedy, jak będzie jakiś zawód, a to po prostu robię dla przyjemności. Lubię to robić i cieszę się z tego, co robię. A gdzie do szkoły chodzisz w Lubawce? Do Kamiennej Góry, do liceum ogólnokształcącego. Dobrze. Czego by ci życzyć jeszcze? No nie wiem, chyba samych sukcesów, tak, w sporcie i w nauce, bo to będzie najważniejsze. No.